Szczęście moje! Szczęście! Tutaj jest wiecznie ten taki bajzel, bo tutaj nam nic nie rośnie. Taka jestem troszeczkę obrażona. Ale zobaczcie, różowy to po prostu jakaś bajka. Dzień dobry, dzień dobry. Wróciliśmy do domu, a tu zobaczcie. Truskawki szaleją. Mój piesek najpiękniejszy na świecie szaleje. Zobaczcie, no po prostu szok. Ale mało tego. Biały rododendron też zaczął znowu kwitnąć po tylu latach. Także super. Tutaj jak widzicie, Radio też pełen sił i wigoru decyduje, że po powrocie trzeba ogród zrobić. Ale zobaczcie, różowy to po prostu jakaś bajka. I pamiętajcie, mi to kiedyś Justyna powiedziała, nie wiem czy Justyna jeszcze nas oglądasz, ale dziękuję Ci bardzo za tę poradę. Jeśli macie rododendron i jeśli Wam przestanie kwitnąć, odrywajcie te pąki, co były, bo on wtedy ze zdwojoną siłą kwitnie. To po prostu, nie wiem czy Wy kojarzycie, on był na początku taki ubogi, w ogóle ta jedna część była tak jakby martwa, że tak powiem. Boże, cześć! Szczęście moje! Szczęście! Moje szczęście! Ta jedna część jakby była martwa i to nawet widać, to trochę lat nam zajęło, ale zobaczcie, mniej więcej odtąd, patrzcie ile tu jest nowych gałązek i kwiatków i wszystkiego. On po prostu, trzeba koniecznie odrywać te pąki, jak one, znaczy pąki, tą pozostałość, nie wiem jak to się nazywa, jak on przestaje Wam już kwitnąć, no i tak przepięknie wygląda. Radzie wczoraj wykosił trawę, zobaczcie o ile piękniej to wygląda, a my tutaj troszeczkę szalejemy w ogrodzie, ale to wiecie, ten ogród to... No nie ma tutaj gdzie postawić. A tutaj w tym bajzelu, co tutaj jest wiecznie ten taki bajzel, bo tutaj nam nic nie rośnie, tylko to, co lubi wilgoć. Wiecie, jak ja się bardzo przestraszyłam, jak się wprowadziliśmy i to nam zaczęło wychodzić lat, to myślałam, że to jest ten japoński wit, ale to nie jest to. To jest coś, co lubi wilgoć po prostu. A tutaj mamy rynnę i wiecie, tutaj wodę schodzi. Także wiecie co, wymyśliliśmy, zaraz to przekopię i dam tutaj róże. Kupiliśmy takie trzy róże, te takie... drzewka. Co prawda ja wiem, że róże robią słońce, ale tutaj pod koniec dnia jest słońce. Także mam nadzieję, że będzie ok. Jeżeli nie, to po prostu je gdzieś z czasem, gdzieś tam indziej damy. No ale na razie pójdą tutaj. No, także tutaj w te moje kosze, zobaczcie jak te kosze wyglądają w ogóle. Mamy grzyby jakieś trujące tutaj chyba. Taka właśnie jest wilgoć, no, ale też moja wina, że ja to zostawiłam w zeszłym roku po prostu na płocie i to było. Tutaj już widać, jeden jest zrobiony, a chciałabym to w miarę ogarnąć, bo zobaczcie, no ma zacząć padać niedługo, także nie chciałabym, żeby złapał nas deszczyk, ale fajnie by było, gdyby deszczyk złapał już kwiatki w doniczkach, także działam szybciutko. A czy ty działasz szybko ze mną, Klusko? Klusko, czy ty działasz ze mną w tym bałaganie tu? Działasz, tak? Jezus Maria, zobacz na nią, no. Tak za nią tęskniłam. Tak, pani cię bardzo mocno kocha. Patrzcie, jak ona jest siwa. Ona ma siwy, cały biały pyszczek i całe białe, siwe łapki. Boże, moje szczęście w nieszczęściu. A ja bym chciała tutaj do Was przyjść z paczką. Nie jest to absolutnie film sponsorowany, tylko zadzwoniła do mnie Monika. Monika, bardzo Cię pozdrawiam, która zajęła się wyrobem świeczek. Świeczek sojowych i które robi Samisieńka. Wybaczcie te wszystkie krzyki wokoło, ale jest niedziela, wiecie o co chodzi. Także ludzie korzystają z ogrodów. Super, że siedzą na zewnątrz, a nie w domach. I Monika przysłała mi kilka świeczek. Trzymałam to już wszystko prawie, że tydzień czasu. No i czas najwyższy to pokazać wreszcie. Mam czas. Także przed chwileczką mi tutaj to spadło w ogrodzie. Wszystkie te takie chrupki leżą na trawie, ale mam nadzieję, że nic się nie zepsuło. Monikę znajdziecie na Facebooku. Grupa nazywa się Candles for You. Tak, zobaczcie jak to tutaj wygląda. Nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć, wyłapać. Mam nadzieję, że tak. Zacznijmy może od takich rzeczy pakowanych. Hot apple pie, czyli coś o zapachu szarlotki. Na pewno o Matko Boska. Jezu Radzie, mam psa, ale ja go chyba właśnie połamałam. Lunka. Zobaczcie, to jest normalnie lunka. I kawałek łapki się łamało. Kurde. Ale dobra, lunkę rozpakujemy, bo widzę, że to jest centralnie lunka. Jaki zapach w ogóle. Detale, nawet widać sierść.
kurde, złamałam ją, ja wiem, ona mi teraz tutaj mi to spadło. Ale przepiękna, patrzcie na to. Zobaczcie. Każdy detal jest widoczny. Nawet sierść widać, normalnie jest sierść tutaj pokazana. Jaka przepiękna. No i pachnie szarlotką. Tego to się nie spodziewałam, powiem wam szczerze. No przepiękne. No, kawałek ogonka się zamało, ale spoko, spoko. Nie ma co płakać nad rozlanym i złamanym psem. No detale przepiękne. Włożymy to tutaj. Wiecie co ja zrobię? Ja to po prostu podgrzeję. Nie? I złączę. Summer Breeze to już jest coś ciężkiego. Wow. Ale opakowanie. Jezu, jaki zapach. Wow. Patrzcie. Wieczko wykonane tutaj jest również z takim kwiatuszkiem. Różyczka? Chyba różyczka. Ale zapach przepiękny. I świeczkę tutaj mamy w takim oto opakowaniu. Ale ładnie to wygląda. Summer Breeze i super to będzie. Jakby palę świeczkę, to sobie to zostawię na jakieś pędzle albo, patrzcie, albo jakąś biżuterię albo coś w tym stylu. Lubię takie rękodzieła. Powiem wam, że moim zdaniem to najlepszy prezent. Chciałabym taki umieć robić. Później mamy Apple Cinnamon, czyli znowu mój smak, zapach. Monika chyba mnie ogląda. Fajnie to jest naklejka Thank you for supporting my small business, czyli dziękuję za wspieranie mojego małego biznesu i dlatego też ja się zgodziłam na to, żeby Monia mi przysłała właśnie tą paczkę. A nóż widelec, ktoś z was będzie właśnie szukał takich personalizowanych świeczek, takich personalizowanych zapachów i będzie chciał wspomóc Monikę. Tutaj widzę coś jeszcze znowu przepięknego, ja chcę to zjeść w ogóle. Tak jak mówiłam, Apple Cinnamon i to jest świeczka z dwoma knotami. Zobaczcie, wygląda to jak lody. No przepiękne i znowu to jest gipsowe chyba, coś takiego jak gips. Taka foremka. No śliczne. Boże Monia, ile ty mi tutaj przysłałaś? Ja myślałam, że ty mi przyślesz dwie rzeczy, a ja tutaj widzę mam i mam tego wszystkiego. Później mamy znowu coś takiego w takiej muszelce, handmade with love. Czy wy to widzicie? Takie przepiękne muszelki na wierzchu. I zapach to jest, tak jak mówiłam, koton, czyli czysta bawełna. Idealne coś do łazienki. To jeszcze nie koniec. Monika, bardzo ci dziękuję za to. A, później mamy znowu taką samą świeczuszkę, znowu koton. Jeżeli mam dwie, no to się podzielę. Super taki mały detal, zrobione z miłością, zrobione odręcznie z miłością, także to bardzo fajnie wygląda. Tutaj mamy, wow, taki zestawik. No przepiękne, bardzo fajne, wiosenne, pastelowe kolory, także to bardzo znowu mi się podoba. I fajnie, że taki komplecik, możecie sobie postawić jedną koło drugiej. Boże, ile dobroci. No i zbliżamy się tutaj do końca i na końcu, moi drodzy, mamy, Monia mówiła, że właśnie zajmuje się czymś takim, co jakieś dostałam od Gosi i od Madzi, no właśnie, że też robi takie rzeczy, widzicie, takie tacki, ale śliczna tacka, takie tacki, zobaczcie, to jest normalnie tutaj wygładzone, fajnie wypolerowane, błyszczące, mamy tutaj normalnie nóżki, także można to te świeczuszki postawić i mi się wydaje, że to będzie super wyglądało, na przykład, patrzcie, patrzcie, czyż to nie wygląda przepięknie? No moim zdaniem to jest cudeńko. Jako taki domowy prezent, super, nie? Gdzieś na półeczkę postawić sobie. No, także moi drodzy, jeszcze raz podlinkuję wam na dole stronę facebookową do Moniki. Zobaczymy, jakie jeszcze tam social media ma. Monika, bardzo tobie dziękuję. A was wszystkich zapraszam właśnie do wspierania takich małych firm. Kiedyś wam pokazywałam jakieś pierścionki od dziewczyny, która tutaj co robi. Kiedyś wam pokazywałam najróżniejsze rzeczy. Warto wspierać takie małe biznesy. Ja wam powiem, że mimo na przykład, że mam jakieś znajome youtuberki, które mają jakieś swoje biznesy, które ja dosyć często polecałam, bo już przestałam. A przestałam z tego względu, że bardzo często nawet nie usłyszałam. Wiecie, no trochę to jest takie niefajne. Mi się wydaje, że wspierajmy się wszyscy nawzajem, a to wychodzi tak, że często to ja wspieram, często ja polecam i tak to się kończy, także zakończyłam takie rzeczy, ale jeśli właśnie jesteście takimi, jeżeli jesteście jakimiś małymi firmami, to jak najbardziej mogę was tutaj polecać, pokazywać. Nie przeszkadza mi to absolutnie w niczym i wręcz życzę wam wszystkim powodzenia. Także... A mnie małego youtubera będziesz polecać? Tak, mojego małego youtubera, męża też oczywiście będę polecać. Nawet nie mówię o tym, że youtubera, ale jeżeli wiesz, jakieś dziewczyny, które mają jakiekolwiek zasięgi, wiesz o co chodzi i czym się zaczęły zajmować, ja bardzo często o tym wspominam, czy tutaj, czy na Instagramie, bardzo, bardzo, bardzo często. Sama tego nigdy nie spotkałam z powrotem, ale wiecie, jak to mówią, nie robi się czegoś, żeby oczekiwać czegoś w zamian, absolutnie tego nie robiłam, ale właśnie po czasie do mnie dotarło, to już chyba z 10 raz o tym mówię, a jakoś nikt nie powiedział o mnie. Wiecie o co chodzi? Także
taka jestem troszeczkę obrażona. Zapraszam Was do Moniki. Monia, jeszcze raz dziękuję. Przepiękne świeczki, przepiękne prezenty, idealny pomysł na prezent. Z pewnością zapamiętam sobie, zostawię Twoją kartkę, już Facebooka polubiłam i przypuszczam, że jeżeli będę miała jakieś okazje, to się do Ciebie odezwę. Jak to mówią, musi być gorzej, żeby było lepiej. Tutaj Radziu wyrywa te... Jak to się nazywa? Kamelia. Nie, to ty sam jesteś jak kamelia. Nie wiem, jak to się nazywa. Takie dzwoneczki to są. To w ogóle cały czas sprzedają. Ale my to próbujemy wytępić i jakoś się nie dało nigdy. Także wreszcie wleciał z glebogryzarką. Zaraz tą ziemię tutaj wszystko damy. Ona taka trochę gliniana, nie? Okay. Myślisz, że wymieszamy z normalną, czy nie? Nie, myślę, że zgarniemy, wsadzimy róże, róże sobie dadzą radę. Tak myślisz? No zobaczymy. Takie róże właśnie, nie wiem, czy pokazywałam. Takie wzięliśmy, dwie różowe, jedną czerwoną. Także mam nadzieję, że jakoś to będzie. Ale jak zobaczymy, że sobie tutaj nie dają rady, to po prostu je przesadzimy, nie? I tyle. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Tak jak mówię, zobaczymy, czy one się tutaj utrzymają, no bo tutaj nigdy nie ma słońca. Radek to przekopał, glebogryzarką to zjechał. Ile się dało, to powybierał. Ja powybierałam trochę tych zielonych, to już po prostu są śmieci. Także mam nadzieję, że te różyczki tutaj się utrzymają, ale są przepiękne.